Pryzmat Radio w internecie. W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. To jest audycja Poza rządem, audycja o organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych i całym sektorze trzecim. Dzisiaj, jak mogliście przeczytać na naszej stronie radia, bohaterem, bohaterką będzie Fundacja Prawo dla Mam. W studiu oczywiście nie jestem sama, ze mną jest Kinga Lalowicz. Witam serdecznie. Cześć, witam. A realizuje nas dzisiaj Alicja Wypart, której serdecznie dziękuję za odtworzenie pierwszego utworu Tony Petersona, który nam będzie dzisiaj cały wieczór towarzyszył. Jego pierwszy utwór to All I Have Is Me. To jest taka muzyka folkowa i taki będzie dzisiaj klimat. Stwierdziłam, że chcę dzisiaj Wam odtworzyć utwory lekkie. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Razem z Wami będę też Tony'ego odkrywać. Ale to on nam będzie tylko towarzyszył, bo głównym wątkiem, o którym będziemy rozmawiać i poznawać, to Fundację Prawo dla Mam. Miałyśmy okazję w jakiś sposób przypadkowo poznać się z Kingą. Myślę, że rzadko są przypadki i możemy dzisiaj poznać, o co chodzi z fundacją. Więc najpierw chciałabym Ciebie spytać, skąd pomysł na fundację i czym się zajmuje? Jaki sobie cel stawiacie? Fundacja powstała, można powiedzieć, z potrzeby serca i potrzeby mam. Kilka lat temu, kiedy byłam na urlopie macierzyńskim z moim drugim dzieckiem, postanowiłam prowadzić blog Lalo Mama. I to był taki blog o aktywnej mamie, ponieważ ja uwielbiam podróżować i zaraz po urodzeniu jednego i drugiego dziecka to robiłam i chciałam o tym pisać. Zaczęłam dostawać pytania, ponieważ jestem prawnikiem i napisałam o tym, że jestem prawnikiem na tym moim blogu. Zaczęłam dostawać pytania dotyczące prawa mam, urlopów wszelakich i jak to zrobić, jak to ogarnąć i w ogóle jak to się wszystko je. I postanowiłam na te pytania odpowiadać w ten sposób, że na blogu typowo parentingowym powstał dział taki prawny, odpowiadając na te pytania. Później to był taki początek, że nakierowało mnie na to prawo dla mam, żeby jednak w tym kierunku iść. Kolejnym krokiem było to, że taki klub mam, Mamoton, poprosił mnie o przygotowanie warsztatów dla mam. W tym klubie mamy się spotykają raz w miesiącu i właśnie jako ekspert miałam mamom przybliżyć ten temat właśnie wszelkiego rodzaju urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych. I to były takie pierwsze nasze warsztaty. Później miałam kolejne prośby o kolejne spotkania właśnie na ten temat. I po jakimś roku takich właśnie różnych próśb, tych pytań na blogu, stwierdziłam, że to nabiera takiego tempa, że coraz więcej tego wszystkiego jest. Coraz więcej tych moich działań i zaangażowania i właśnie tak przemyślałam sprawę i stwierdziłam, że chyba jednak może małe, ale jednak zapotrzebowanie dla tych mam z tego sektora, no gdzieś prawo pracy, troszkę może prawo przedsiębiorców jest i powołałam fundację. Także to nie tak, że wymyśliłam to zupełnie z nieba, tylko po prostu gdzieś tam przyszło i to tak wzrastało miesiąc za miesiącem. W końcu tą fundację powołałam rok temu, w kwietniu. I początkowe nasze działania, no to stale to było to samo, to znaczy tylko tyle, że blog jakby ten parentingowy zamieniłam już zupełnie na blog fundacji i zupełnie zaczęłyśmy tam pisać już tylko o takich sprawach dotyczących mam. Głównie to jest też tak, że jak mamy nam zadają pytania, to my wtedy się staramy opracować jakiś artykuł na blog. Nie ma tego dużo, ale właśnie w ten sposób jakoś staramy się mamom pomagać i cały czas kontynuujemy właśnie tą działalność edukacyjną, te warsztaty. Zaczęłyśmy współpracować z kolejnymi klubami mam, klubami rodziców. No i tak powolutku jakby
to się rozkręca i jest tych warsztatów coraz więcej. No a do tego dochodzą nowe pomysły, jakieś nowe działania. No i tak powoli się rozwijamy. To pewnie jeszcze usłyszymy, ale czyli moja refleksja jest taka, czyli wyszłyś w trochę życie stworzyło tą fundację. To jest dla mnie też zawsze jakoś tak mam większe zaufanie, to jest za dużo powiedziane, ale ciekawe są historie, gdy organizacja powstaje właśnie w wyniku zobaczenia jakiejś potrzeby, w sensie, że właśnie tak jak twój przykład jest doskonały, że właśnie ludzie jakby sami zaczęli pytać, czyli widać było, że potrzebują. Jakoś więcej, bardziej mnie cieszy coś takiego niż w drugą stronę, czyli że ktoś sobie wymyśla, że coś wprowadzi. Czasami mam wątpliwości, czy komukolwiek jest to potrzebne, to co robi dana wtedy organizacja. To jest zawsze pytanie, czy jest to zasadne, ten dany pomysł. No ale to później też znowu życie weryfikuje. Oczywiście. To już wiemy, że panie, mamy potrzebują pomocy, ale zanim też spytam, w jakich obszarach też szukają pomocy i szukają potrzeb, to chciałabym cię spytać, no bo ty powołałaś fundację, ty stwierdziłaś, że warto jest zrobić takie miejsce, żeby ludzie mogli się, kobiety mogły się zwrócić do was o pomoc. I teraz jest moje pytanie takie, czemu w kontekście, jak zobaczyłaś z bloga, że są pytania, że są zapotrzebowanie na warsztaty, nie przyszło ci do głowy, żeby zrobić firmę doradczą na przykład? Chyba właśnie z tej potrzeby serca, czyli w tych klubach sama byłam jako mama, chodziłam na spotkania, to były moje koleżanki, więc nie traktowałam nigdy tych porad jako mojej działalności zarobkowej, tylko starałam się właśnie pomóc. To są najczęściej drobne sprawy, to nie są jakieś duże akcje pomocy prawnej. I dlatego właśnie doszłam do wniosku, że to jest właśnie takie, właśnie z tej potrzeby serca, że ja pomagam komuś coś sprawdzę, czy jakiś wniosek pomogę przygotować. Nie jest to dla mnie jakoś bardzo dużo pracy, nie wymaga ode mnie dużo zaangażowania, więc w ten sposób właśnie chciałam pomagać mamom, a poza tym dostrzegłam, że wiedza na ten temat jest mała i po stronie pracodawcy to nie jest, dla pracodawcy to nie jest jakby istotne, żeby mama o tym wiedziała, czy kobieta, która u nich pracuje, więc jeśli taka mama sama się nie zorientuje w temacie i nie pozbiera informacji, nie zadba sama o siebie, no to nie ma możliwości skorzystania chociażby z takiej opcji, że może w pracy karmić. No myślę, że żaden pracodawca nie będzie jej w tym zakresie uświadamiał. Oj, to poruszałaś kilka wątków, które zdecydowanie później wrócimy do nich, bo to będzie, myślę, długa rozmowa, natomiast jeszcze jedna sprawa dla usystematyzowania, żebyśmy sobie wyobrazili tą fundację i o co wam chodzi. I tak mówię do ciebie, mimo że ty założyłaś i w liczbie mnogiej, bo z tego co wyczytałam na stronie, nie jesteś sama w tej fundacji. Kto jeszcze tworzy tą fundację? No właśnie to jest niesamowite, że zaczęłam sama. Pomagała mi najpierw moja siostra, która jest radcą prawnym i jest wolontariuszem fundacji i to też jest taka jej działalność pro bono w ramach kancelarii radcy prawnego, którą prowadzi. Natomiast właśnie zaskakujące jest to, że tak dużo mam zaczęło się do mnie zgłaszać, że one chcą pomóc i że chcą, żebyśmy razem coś robiły i że to jest super inicjatywa i właśnie zaczęły zgłaszać nowe pomysły, nowe miejsca, gdzie warto zrobić warsztaty i jakby to mnie utwierdziło w przekonaniu, że musimy tą fundację rozwijać i że faktycznie nie dość, że jest zapotrzebowanie, czyli są takie mamy, które są naszymi odbiorcami, to jednocześnie są te mamy, które też widzą, że jest taka potrzeba i chcą coś dobrego zrobić razem. I jakby trzonem naszej fundacji są prawniczki, mamy prawniczki, tak się złożyło, czyli właśnie moja siostra, o której wspomniałam, Justyna Dębska-Szuszkiewicz,
kolejna, tak po kolei będę mówiła, jak dołączały dziewczyny, chronologicznie. Następną osobą jest mecenas Ilona Przetacznik, z którą poznałam się przez internet i to jest też niesamowita historia, że w ogóle w ten sposób ludzie się łączą i napisała do mnie, że ona chce pomagać w fundacji. Jeszcze okazało się, że jest z Krakowa, więc w ogóle się spotkałyśmy, podjęłyśmy współpracę. Ilona jest menadżerką umów i legalnej strony biznesów online, więc bardzo mocno osadzona w internecie, jakby na pewno o wiele stopni tak bardziej zaawansowana niż my w tych naszych działaniach online i bardzo dużo nam pomogła właśnie, żeby ruszyć z pierwszymi warsztatami. Sama prowadzi warsztaty dla mam. I tak zaczęły kolejne osoby dołączać. Jest też mecenas Marzena Pilarz-Herzyk. To jest mama z Warszawy, która prowadzi blog Mama Prawnik. Ona dla nas, z racji tego, że w Warszawie działa, a tam jeszcze nie uruchomiłyśmy naszych warsztatów, to na razie Marzena pisze tylko dla nas artykuły, albo aż pisze artykuły na naszego bloga. Oprócz tego zgłosiła się do nas Magdalena Sławińska-Rzemek, która jest doradcą podatkowym i porusza właśnie takie tematy rozliczeń podatkowych, jak założyć własną działalność gospodarczą, jak ugryźć takie sprawy właśnie od strony podatkowej. A następne, jakby kolejne osoby zaczęły pomagać rozwijać fundację, czyli już nie od tej strony warsztatowej, ale od tej strony takiej doradczej. Dzięki temu powstało Centrum Rozwoju dla Mam, które prowadzi Patrycja Smolik. Ona jest coachem i doradcą zawodowym. I jakby to poszerzyłyśmy naszą działalność, nie tylko o to prawo dla mam, ale zobaczyłyśmy, że mamy często nie wierzą w siebie, że nie wiedzą, co po długim okresie takiego przerwy, jak wrócić na dzieci, jak wrócić na rynek pracy, czy wracać, czy w ogóle tak mają wiele pytań w sobie, tak? I właśnie Patrycja stara się z nimi odkrywać te pytania i żeby sobie umiały mamy same odpowiedzieć, czego tak naprawdę chcą, do czego dążą i właśnie tak to nazwałyśmy, że to jest takie centrum rozwoju, bo doszłyśmy do wniosku, że dużo pracy każda z mam musi sama ze sobą zrobić. No ale Patrycja właśnie w tym pomaga i też warsztaty organizuje, pisze artykuły o tym. Oraz organizuje grupy Mastermind, ale to powiem jeszcze później, co to jest. I Ania Chudek i Magdalena Beck to są z kolei pasjonatki social mediów i bez nich byśmy nie istnieli pewnie w internecie. Także dziewczyny robią bardzo dużą robotę właśnie w social mediach. I może ich tak nie widać jak te osoby, które prowadzą warsztaty, no ale bez nich na pewno byśmy nie funkcjonowali. I ostatnią osobą, która do nas tak chronologicznie ostatnia dołączyła, to jest Alicja Magiera i ona z kolei nam pomaga w pisaniu wniosków, dotacji. W to dopiero wchodzimy, jest to dla nas czarna magia, jest z tym bardzo ciężko, ale no, staramy się właśnie pozyskać wsparcie dla naszych projektów, może w przyszłości sprzedawać nasze usługi. No zobaczymy, w którą stronę będzie się rozwijała fundacja. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to nie jest uroczy. A naszą dzisiejszą bohaterką jest Fundacja Prawo dla Mam. Myślę, że żeńska odmiana jest tutaj zdecydowanie na miejscu. Jeden wątek, który jeszcze chciałam dotknąć, który mi się urodził podczas pierwszej części rozmowy, to jest to, że bardzo się cieszę, że są że eksperci zaczynają też działać intensywnie w sektorze trzecim. Bo nie jedna rozmowa tu się odbyła w tym studiu o tym, że łatwo jest o wolontariuszy, licealistów, studentów, którzy kserują, coś układają. Oczywiście to jest też bardzo potrzebne, ale też jest pewien moment w każdej organizacji, gdzie potrzeba ekspertów i z tym był zawsze jakoś duży problem, żeby pozyskać kogoś, kto podzieli się swoimi umiejętnościami, którymi na przykład na co dzień zarabia. I to był pewien brak zrozumienia czasami i z jednej i z drugiej strony. Więc
takie zjawiska, że chętnie się angażują i to widzę też w innych organizacjach. Bardzo mnie cieszy, że jakby ten poziom też jakości będzie w związku z tym lepszy, tak myślę, w sektorze trzecim. To taka refleksja ode mnie. Natomiast my w pierwszej części dotknęłyśmy jakby spraw, z którymi zmagają się mamy, też w kontekście właśnie ze swoimi pracodawcami i w swoim życiu w związku ze zmianą sytuacji. No różnie pewnie, różne się dzieją sytuacje i mimo, że mamy tak dużo edukacji w naszym życiu, to nie mamy takiej edukacji życiowej. I to i przy finansach się pojawia ten wątek i przy wielu, wielu sprawach, że w szkole nie dostajemy tej wiedzy. I jak powiedziałaś o tym, że mało która kobieta wie, że mama że może karmić swoje dziecko w pracy i że pracodawca jej to nie ułatwi, to mi zrobiło trochę przykro, bo szkoda, że nie ma takiej życzliwości z obu stron. Także pracodawca wie, że jest taka możliwość i informuje swoją pracownicę, że ma takie możliwości, a nie, że ona musi dbać o to. Troszkę smutne. Może to kiedyś się to zmieni. A z czym jeszcze się mierzą kobiety, mamy? Młode czy nie młode, czy pewnie jednym wyszło to przy pierwszym dziecku, inne w innych momentach swojego życia, ale w kontekście bycia mamą. Z czym się mierzą? To jest bardzo ciekawe pytanie, a odpowiedź jest taka, że to zależy. Tak może poprawniczemu trochę powiem, ale naprawdę czym więcej spędzam czasu z mamami, tym słucham więcej historii. I dochodzę do wniosku, że każda historia, nawet ta prawna, każda jest inna, tak? Bo każda mama jest w zupełnie innej sytuacji, inaczej odbiera całą tą zmianę swojej sytuacji życiowej i czy była do tej pory przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, czy była mamą pracującą na etacie. W sumie to nie ma znaczenia, dlatego że to, że urodzi dzieci, to tak czasami wiele zmienia w tym życiu jej. No, że różne bardzo dzieją się rzeczy po kolei i czasami mama próbuje wrócić na etat, dzieci tak chorują, że się okazuje, że nie bardzo się da, ciągle jest na zwolnieniach, dochodzi do wniosku, że to nie ma sensu. No i tak naprawdę to jest takie bardzo dynamiczne i wydarza się w trakcie życia jakby naszego i dzieci. I stąd właśnie my tutaj myślę, że w tym miejscu się pojawiamy z naszymi działaniami. Dlatego, że mamy na różnym etapie właśnie tego bycia mamami, czyli już na etapie starania się o dziecko, poprzez kiedy je urodzą i to, co się dzieje w szpitalu i te wszystkie problemy prawne, które tam są z tą opieką okołoporodową. No i tak coraz dalej idziemy, tak, to te pytania się różne pojawiają, coraz różniejsze, prawda? I po prostu cały czas się coś dzieje i no i tak jak mówię, no historia każdej mamy jest zupełnie inna. Każda mama ma inne potrzeby mają jej dzieci i w sumie fajnie, wydaje mi się, fajnie, gdyby każda mama zadała sobie właśnie to pytanie, jak to wszystko pogodzić tak, żeby była i ona zadowolona i dzieci i myślę, że to jakby takie dążenie do jakiegoś takiego życiowego balansu byłoby idealne, tak? Także my tutaj właśnie w tej dziedzinie gdzieś staramy się pomagać. Czyli czy to jest tak, że u was można dostać taką radę czy pomoc indywidualnie? W tym sensie, że poznajecie historię rzeczywiście tych kobiet i jakby... No w tym sensie, że nie ma jakichś formularzy albo że jakichś grupowych, tylko tych grupowych warsztatów, czy może ktoś napisać na przykład do was maila z opisem swojej historii i wy odpiszecie? Jaki jest ten tryb tutaj pomocy w ten sposób? My mamy w fundacji przyjęte, że realizujemy 3 filary. Jednym filarem to są te warsztaty, czyli wychodzimy do mam, to jest ta edukacja, na których też można zawsze prowadzącym zadać pytanie i na bieżąco uzyskać odpowiedź. To jeszcze jak jesteśmy przy tych warsztatach, to jeszcze jakich tematów dotyczą te warsztaty? Do tej pory był temat mama wraca do pracy, jak zatrudnić nianię, jak być mamą i nie zwariować. To właśnie o tym, jak znaleźć czas dla siebie, będąc mamą z naszym coachem.
Następnie były warsztaty o tym, jak otworzyć działalność gospodarczą dla takich mam przedsiębiorczych, które chcą własny biznes prowadzić, tak? Oprócz tego, jak prowadzić biznes online. I tutaj właśnie Ilona uczy o tym, jak legalnie prowadzić biznes online i pokazuje, że jest to przyszłość tak naprawdę. To znaczy, że jest to rozwiązanie dla wielu kobiet, które mają problem z tym, żeby wyjść na 8 godzin do pracy, mogą dużo przy dzieciach zrobić w domu, czy zdalnie gdzieś, gdzie są. Także no tutaj właśnie myślę, że to jest opcja, która na pewno będzie się rozwijała w przyszłości i wiele kobiet w tym kierunku idzie, więc te warsztaty się cieszyły bardzo dużą popularnością. I trzeci nasz filar, drugi. Są właśnie te porady prawne, o które pytasz. To są porady indywidualne i my je realizujemy w ten sposób, że raz w tygodniu na naszym fanpage pojawia się, czy raz na dwa tygodnie, już nie pamiętam, jaka cykliczność tego jest, bo się trochę wybiliśmy przez te wszystkie majówki i tak dalej z rytmu, ale generalnie w ten sposób pomagamy, że pojawia się na fanpage'u naszym pytanie co poniedziałek. Zadaj pytanie do prawnika lub coacha. Tam można napisać pod postem, można napisać indywidualnie. Czasami jakby mamy moce przerobowe, to odpowiadamy indywidualnie. Natomiast, tak jak wspominałam już, najczęściej to jest tak, że z tych pytań wybieramy temat do opracowania, który opracowuje któraś z nas. Następnie go publikujemy na blogu, no po to, żeby służył nie tylko tej jednej mamie, która pytała, tylko... Istnieje duża szansa, że wiele innych osób ma ten tak, sam tak, problem. Tak. Także w tym momencie poradnia prawna działa tylko w ten sposób, taki trochę może ograniczony, ale no jest to właśnie związane z tymi naszymi możliwościami, bo ani nie posiadamy lokalu, ani też nie posiadamy takiej możliwości, żeby udzielać informacji każdemu indywidualnie, bo to jednak wymaga dużo czasu, zaangażowania, napisania czegoś i jakby tutaj no, aż tyle czasu ci wolontariusze, których mamy dotychczas, no, nie są w stanie poświęcić, więc to jest jakby ten drugi filar, który będziemy na pewno chcieli rozwijać, bo widzimy, że jest zapotrzebowanie na te właśnie takie bardzo indywidualne podejście do mam. I trzeci nasz filar to jest właśnie to Centrum Rozwoju. To jest takie doradztwo zawodowe, to są takie miękkie przy okazji rzeczy. I właśnie tu chciałam wspomnieć o ostatnim artykule w Wysokich Obcasach, zdaje się. I tam wyczytałyśmy coś, co nam się właśnie już pojawiło po drodze, że mamy nie wierzą w siebie, że troszeczkę przez to bycie w domu z dziećmi gdzieś tam są spychane z tego życia i zawodowego, i takiego społecznego. I bardzo jest im pomocna i rozmowa z innymi mamami, i taki wzór mam, które sobie poradziły w pewnych momentach swojego życia, poszły dalej. Także myślę, dlatego właśnie się zdecydowałyśmy, że oprócz tych prawnych tematów, no jest zapotrzebowanie na takie właśnie wsparcie doradcze z zakresu właśnie coachingu, doradztwa zawodowego, no i myślę też samej obecności innych mam na tych spotkaniach. Także to są takie nasze trzy filary działania na chwilę obecną. Jeszcze wspominałaś w tamtej części o jednym projekcie Mastermind. Tak? To jeszcze powiedzmy o nim parę słów. To są takie nasze aktualne projekty, bo te warsztaty to były takie, które tam od kiedyś już to szło, a w tym roku jakby rozszerzyłyśmy naszą działalność edukacyjną, nie tylko takie warsztaty stacjonarne, ale też wystartowałyśmy z takimi live'ami online i zapraszamy ekspertów do tego. I tutaj właśnie będzie dopiero, także trochę uprzedzam fakty, bo dopiero z Patrycją będziemy mieli spotkanie na temat tego, czym są te grupy Mastermind. Mieliśmy jedno spotkanie z architektem, także to też takie właśnie spotkanie online, live z architektem. I z tego wynikły nam dwa spotkania, jakby dwa projekty. Jeden projekt, który prowadzi właśnie Patrycja, to są te grupy Mastermind, liczące od 2 do 5-6 kobiet. Patrycja je organizuje, tak jakby nadzoruje. Jest taką osobą, która pilnuje porządku w trakcie spotkania takiej grupy, przypomina, że się spotykamy tam co jakiś czas. Generalnie te grupy mają na celu, podzieliliśmy je według dwóch kategorii. Jedne to są dla mam przedsiębiorczych, które chcą się rozwijać zawodowo właśnie w byciu freelancerkami i businesswoman,
a drugie są dla mam, które po prostu chcą się rozwijać i zdobywać jakieś nowe kompetencje. I no, tak w skrócie to można powiedzieć, że to są grupy rozwojowe. Pracujemy, wyznaczamy sobie tam cele. Może być cel całej grupy, na przykład, która trwa 3 miesiące czy pół roku, ale dzielimy to później na takie małe cele, które realizujemy co tydzień, co dwa, w zależności jak się grupa spotyka. Każda grupa ma trochę inne tempo pracy. Mniej więcej tak to wygląda, że na każdym spotkaniu mamy sobie wyznaczają cel na najbliższy tydzień, co będą robiły, a kolejne spotkanie rozpoczynają od pytania, jak im poszło, czy zrealizowały, czy coś chcą zmieniać i jakby mają możliwość zadania pytania na forum do innych mam, czyli co one myślą na temat ich pomysłu albo tego, co chcą wdrożyć, zrobić. Więc właśnie to jest to wsparcie, o którym mówiłam, innych kobiet, innych mam, że taka burza mózgów, że się spotykamy z mamami, które rozumieją, w jaki sposób my musimy pracować i dzięki temu mają fajne pomysły do wdrożenia, o których na przykład człowiek nie pomyśli czasami. Tak, także to jest coś takiego. Kilka głów, to nie jedna. Dokładnie. A to też przy okazji motywuje zdecydowanie. Tak, tak, tak. Dyscyplinuje, motywuje. No i myślę, że też okazja do tego, żeby mama wyszła z domu i spotkała się z innymi kobietami, to też jest. A udział w takiej grupie, nie wiem, jest ograniczony jakoś czasowo, czy nie stawiacie sobie takich? Chodzi mi o to, czy na przykład to jest tak, że przez rok się chodzi do takiej grupy, czy nie ma w ogóle takich ograniczeń? To każda grupa sobie sama wewnętrznie ustala, czy realizuje projekt czy miesięczny, czy półroczny, czy jest im fajnie, spotykają się co tydzień i nie wyznaczają. No właśnie tak pomyślałam, że jakby się nawiązały relacje, to aż by było szkoda rezygnować. Tak. Jeszcze bym wróciła do tego wątku, że mamy w siebie nie wierzą, bo jak tak mówiłaś, to pomyślałam, czy byłabyś w stanie nam powiedzieć, jakby, czy to wynika na przykład z jakiegoś takiego braku wsparcia po prostu ze społeczeństwa, w sensie, że się zapomina o mamach. Myślę, że nie wszyscy mają takie odczucia, w tym sensie, że niektórzy raczej mają pewnie wrażenie, że coraz więcej praw mają kobiety, mamy, udogodnień i tak dalej, możliwości, i myślę, że dla niektórych niektórzy by pokusili się na stwierdzenie, że wydziwiają. No właśnie, wiesz o czym mówię. Tak, więc tak. Chodzi mi o to, czy to jest takie ogólnospołeczne przyzwyczajenie się, że ta kobieta, mama ma się zajmować dziećmi. Znaczy nie chodzi mi o to, że chodzi mi o ogólne wsparcie, bo tak może być kobieta, mama, która potrzebuje wsparcia w tym, że chce być w domu i tymi dziećmi się zajmować. A może być mama, która chce mieć poczucie wsparcia, że będzie coś robić dodatkowego. No jakby dokładnie. Tych pomysłów, czy pasje, czy podróże, tak? Każdy z nas ma inną potrzebę, inny pomysł na siebie. I teraz tu nie chodzi mi o to właśnie, żeby jakiś schemat przyjmować, że każda mama ma być w domu, albo każda mama ma być super mamą i pracować, tak? Nie dla każdego to jest droga. I teraz jakby z tego, co powiedziałaś, to mam poczucie, że po prostu wsparcia nam brakuje, w sensie jakiegoś takiego akceptacji i tyle. No, też nam się tak wydaje. To znaczy po tych wszystkich rozmowach, które przeprowadzamy z mamami i same uczestniczymy w tych klubach rodziców, dochodzimy do wniosku, że jednak mamy są taką grupą, może faktycznie tak jak mówisz, że coraz więcej się mówi, coraz więcej się robi dla rodziny, ale wydaje mi się, że to jest stale mało. Nie wiem, no może dlatego, że sama reprezentuję grupę mam i chciałabym więcej, tak? Więc może to jest takie nasze mam egoistyczne podejście do życia, do społeczeństwa, no nie wiem. Ale no jednak wychodzą nam takie tematy, tak jak w rozmowie właśnie z architektem. Miałyśmy spotkanie na live mamy z architektem Ewą Oleksy dość niedawno i po naszej rozmowie, gdzie chciałyśmy właśnie porozmawiać o tym, w jaki sposób przestrzeń miejska jest przygotowana pod mamy z wózkami, z dziećmi biegającymi na rowerach, na hulajnogach i tak dalej. I wyszło nam z tej rozmowy, że no, że ciężko być mamą w takiej przestrzeni miejskiej, którą mamy, że trochę jednak te mamy z tymi dziećmi są spychane z tej przestrzeni, wypychane w takie miejsca, siedźcie sobie, rozrabiajcie z dziećmi w domu, tak? Że nawet jakaś ścieżka rowerowa i zaraz obok ścieżka spacerowa, to
nie wyobrażam sobie mamy, która ma trójkę czy czwórkę dzieci, że ona każdy trzyma za rękę i pilnuje, żeby ten rower nie nadjechał, a jest to połączone wszystko, prawda? Więc dużo takich problemów, czy nie ma podjazdów dla wózków, czy miejsca na przykład w galeriach są tak wąskie dla samochodów, a brakuje takich miejsc dla rodzin, że nikt by nie pomyślał, dopóki sam nie będzie rodzicem, że fotelik z tym małym niemowlaczkiem, żeby go wyjąć, to trzeba otworzyć po prostu szerzej drzwi, prawda? A żeby otworzyć szerzej drzwi, musiałoby być miejsce postojowe szersze. No teraz już tam ustawodawca to trochę zmienia, mówiła nam właśnie Ewa, że kilkanaście centymetrów dodali jako standard. No ale standardem stale nie jest to, że miejsca postojowe są nie tylko dla niepełnosprawnych, ale również dla rodzin, prawda? No i dużo takich gdzieś problemów nam wychodzi po drodze, a wydaje nam się jako mamom, że jednak... ponieważ stworzymy teraz rodziny takie małe rodziny, tak? Czyli jest tylko mama, tata i dzieci. Nie mamy tych rodzin wielopokoleniowych. Nie jesteśmy w tym domu z kimś. Czyli mama, która zostaje w domu sama z dziećmi, ona jest naprawdę sama i ona chce wyjść do tej przestrzeni miejskiej, pójść do parku z dziećmi, na zakupy i tak, funkcjonować normalnie. Więc wydaje mi się, że... no, że to nie jest tylko tak, że mamy mają takie oczekiwania jakieś wyolbrzymione, tylko no faktycznie chciałyby pójść na zakupy i mieć możliwość gdzieś przebrać dziecko, a nie robić to na środku galerii handlowej, prawda? A to też taka jest prawda, że to nie są tylko udogodnienia dla mam, bo też jest dużo osób niepełnosprawnych, które mówią dokładnie o tym samym, tak? W sensie, że miasta są dla ludzi sprawnych, młodych oczywiście i energicznych, bo jak starsza pani chce przejechać z Nowej Huty do Burku Fałęckiego i przyjedzie jej stary tramwaj, to może się co najwyżej pomodlić, żeby ktoś ją pomógł jakoś w ogóle wejść do tego tramwaju. No tak, no i tak samo mają właśnie mamy, że stoją na przystanku z dzieckiem i czekają, aż podjedzie niskopodłogowy tramwaj, żeby mogły wejść no, do jakoś tramwaju. Wejść w normalnych warunkach. Też dobrym przykładem, myślę, jeśli chodzi o przestrzeń miejską, właśnie tego niemyślenia o potrzebach rodziny, małych dzieci, no w ogóle, to jest plac zabaw na Plantach, który powstał przy Gertrudy, bliżej Wawelu, bo był taki artykuł radnych, że byli w szoku, że są dzieci w centrum. I że w ogóle im, bo to był pomysł do budżetu obywatelskiego, tak. On nie dostał pieniędzy, ale później radni stwierdzili, że to może jest dobry jednak pomysł. Na całe szczęście, bo się okazało, że potrzeba jest ogromna. No i zdecydowanie jest tak, że brakuje takiej przestrzeni. No tak, brakuje właśnie. Zwłaszcza, że też taka przestrzeń skupia rodziny z dziećmi i wtedy dzięki temu jakby te dzieci... gdzieś mają takie wyznaczone miejsce dla siebie, tam sobie hałasują, bawią się, krzyczą, wyhasają i generalnie no, to jest po prostu miejsce dla nich i tam mogą sobie pobiegać i robić co chcą. No dobrze by było, żeby każdy z nas miał miejsce w przestrzeni po prostu publicznej. Tak, no dlatego o to walczymy, no chcemy o tym mówić głośno, żeby po prostu było wiadomo i żeby też było wiadomo, w którym kierunku zmieniać tą przestrzeń miejską, prawda? Tak, bo ona tak, się bo cały czas zmienia, jest... więc jakby no, myślę, że te wnioski mam o udogodnienia dla nich są też ważne i na pewno warte rozpatrzenia i no najlepsi są praktycy, w sensie tak. Jak się żyje i widzi się potrzebę, to myślę, dokładnie. Że najlepiej słuchać takich osób. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Fundacja Prawo dla Mam jest naszą bohaterką dzisiejszą. Przygotowując się do audycji, pomyślałam, że musi paść pytanie dotyczące dlaczego tylko dla kobiet i czy mężczyźni mają swoje miejsce w tej organizacji, czy mogą korzystać z usług, które dostarczacie. Bo tak pomyślałam, że na pewno ktoś, jak będziemy tak mówić o mamach i mamach, to będzie się ciśnie się to pytanie wręcz na usta, więc moje pytanie teraz jest takie, dlaczego się skoncentrowałyście tylko na mamach? Czemu na przykład na ojcach wątku ojcowskiego nie ma? A może jest, ja tylko nie doczytałam? I czy jest gdzieś miejsce dla mężczyzn?
To ja może przeczytam, co jest celem fundacji, co wynika z naszego statutu. Celem fundacji jest upowszechnianie wiedzy prawnej, prowadzenie doradztwa prawnego oraz innych działań wspomagających rozwój zawodowy i osobisty kobiet, w szczególności kobiet w ciąży i matek, celem wyrównania ich szans na rynku pracy. Dlaczego dla kobiet? Dlatego, że same jesteśmy kobietami i czujemy potrzebę wspierania właśnie kobiet. Jest to dla nas łatwiejsze, bo po prostu znamy te potrzeby do nas docierają od innych kobiet. Jednak wydaje mi się, że macierzyństwo jest takim momentem, kiedy kobiety się jednoczą. No może to jest przykre dla mężczyzn, ale myślę, że ciężko kobietom byłoby nawet mówić o ojcostwie, prawda? Czyli często piszemy na naszym blogu o prawach ojców, piszemy o nowych projektach, że będą mieli obowiązkowy, w cudzysłowie powiem, bo nie wiem jak to będzie, ale były takie przymiarki, że część urlopu rodzicielskiego mają wziąć mamy, a część mają brać ojcowie, jeśli nie, to przepada danej rodzinie. Także piszemy o tym wszystkim, jeśli się pojawiają takie projekty, to tych tatusiów ujmujemy. Poza tym wydaje mi się, że wszelkie działania skierowane do kobiet, do matek, one obejmują tak naprawdę całą rodzinę. Co prawda my nie prowadzimy warsztatów dla osobno dla ojców, osobno dla dzieci, ale wydaje mi się, że pomagając kobietom, które są mamami, pomagamy rodzinom całym, tak? Bo te mamy dzięki temu są w stanie się rozwijać, coś robić dodatkowo dla rodziny, dla dzieci, dla, może też nawet dla potrzeb finansowych rodziny. Także wydaje mi się, że jakby działanie tylko na rzecz kobiet jednak mimo wszystko wpływa na całą rodzinę. Co do mężczyzn w naszej fundacji, to chętnie przyjmujemy wolontariuszy mężczyzn i muszę powiedzieć o tym, że już mieliśmy jednego wolontariusza. Był to również specjalista w swojej branży, specjalista od WordPress. Okazało się właśnie, że dużo mam działa online, że prowadzą blogi, sklepy internetowe, że coś właśnie działają w sieci. I poprosiły nas o takie warsztaty z programu, nie wiem jak to w ogóle nazwać, z WordPressa, na którym buduje się właśnie te blogi, strony internetowe. I Dariusz Grochocki ze Stowarzyszenia Absolwenci na Walizkach pro bono poprowadził dla nas chyba 3-godzinne warsztaty, które były mega wyczerpujący temat chyba dla każdej mamy, chociaż dla niego jako specjalisty wydawało się, że mówi o bardzo podstawowych rzeczach. Natomiast właśnie fajna historia z tym jest związana, ponieważ Darek pierwszy raz prowadził warsztaty w takiej obecności takich maluchów od zero plus, prawda? Także mówił, że to było dla niego no też przeżycie, wyzwanie. Tak? I wyzwanie, żeby podołać w tym towarzystwie, ale się udało, tak? Udało się i było super, także pomoc mężczyzn jest również mile widziana i chętnie współpracujemy. To już temat wolontariuszy został wywołany, więc wiemy ze strony internetowej, że bardzo chętnie w ogóle zapraszacie do współpracy i do bycia wolontariuszem. Co można u Was robić jako wolontariusz? Okazało się, że najbardziej potrzebne są osoby, które są związane z social mediami, że jest tak dużo kanałów, w które chciałybyśmy gdzieś, żeby fundacja się pojawiała, że tutaj nam brakuje zupełnie rąk do pracy i produkowania kontentu i treści na blog, na fanpage, na naszego LinkedIna, Instagrama i kto wie, co tam jeszcze się pojawi. Także z chęcią byśmy nawiązali właśnie współpracę z kimś, kto robi zdjęcia i mógłby nam właśnie je obrabiać na podposty blogowe czy właśnie do tych wszystkich social mediów lub osoby, które mogłyby z naszych spotkań nagrać jakiś krótki filmik. Także to są chyba takie najbardziej takie może wizerunkowe potrzeby, ale takie, które mamy teraz chyba najpilniejsze. A jak się z Wami skontaktować, jeśli ktoś by chciał zostać takim wolontariuszem, wolontariuszką? Można do nas pisać poprzez bloga prawodlamam.pl i tam jest formularz kontaktowy. Można również pisać poprzez fanpage na Facebooku, również Prawo dla Mam nazwa.
Można pisać na Instagramie, można pisać na LinkedIn, wszędzie nazywamy się, nazwa użytkownika to jest Prawo dla Mam, także łatwo nas znaleźć. Staramy się w miarę na bieżąco odpisywać. Mamy oczywiście również e-mail, też można z niego skorzystać i napisać po prostu maila do nas. To jeszcze tak przy końcu marzenia. Jakie macie marzenia? Tak, naszym marzeniem, takim chyba górnolotnym, bo po prostu wydaje nam się na chwilę obecną, że nie do zrealizowania niemalże, bo wymaga bardzo dużo nakładu i finansowego i zaangażowania wielu osób, to byłoby stworzenie takiego centrum dla mam. To byłoby miejsce już stacjonarne, bo na razie to tak naprawdę wirtualnie istniejemy bardziej niż stacjonarnie. Natomiast chciałbyśmy mieć takie własne miejsce w Krakowie, w którym mamy mogłyby przyjść w takiej przestrzeni wspólnej pracować i mogłyby przyjść ze swoimi dziećmi w różnym wieku, nie także z tymi maluszkami, tylko że w różnym wieku. I wtedy właśnie już byśmy uruchomili takie działania na rzecz tych dzieci też. To znaczy chciałybyśmy tak tą przestrzeń przygotować, żeby kiedy mama przyjdzie popracować te kilka godzin, żeby jej dziecko miało jakieś zajęcia, jakąś czy salę zabaw, czy jakieś warsztaty z kimś, gdzie dzieci będą w osobnej sali, nie będą przeszkadzały, a na tej wspólnej przestrzeni do pracy mamy, które są czy przedsiębiorcami, czy może nawet pracujące zdalnie na etacie, będą mogły po prostu przyjść do pracy, będąc blisko swoich dzieci no i też w towarzystwie innych kobiet, które, no, tak jak już wspominałam, motywuje i daje taką pozytywną energię. Także to jest takie nasze marzenie właśnie, żeby mieć takie miejsce, gdzie te warsztaty będziemy organizować, gdzie uruchomimy poradnię prawną i tą poradnię zawodową z coachem. Także wtedy wszystkie nasze działania byłyby w takim jednym budynku, jednym miejscu i to by była nasza taka siedziba stacjonarna. No to razem ze słuchaczami trzymamy kciuki, żeby to marzenie się spełniło. Znamy potrzebę, a jakieś takie plany, wiemy już, że już nam zdradziłaś trochę planów, czyli ten w wyniku spotkania Mastermind, ten projekt. No to trzymamy kciuki. A coś jeszcze? Macie jakieś w najbliższym czasie, na przykład warsztaty? Albo gdzie szukać jakby takich aktualnych informacji, co planujecie? Wszystkie wydarzenia pojawiają się na fanpage'u na Facebooku. W tym miesiącu, właśnie przez to, że te dwie majówki wypadły, nie będzie żadnych warsztatów stacjonarnych. Planujemy jedynie właśnie spotkanie online z Patrycją. Opowiemy o tych grupach Mastermind. I to chyba jest takie jedyne nasze wydarzenie w tym miesiącu, na które serdecznie zapraszamy. Czyli zapraszamy też do polajkowania na Facebooku strony Prawo dla Mam i dzięki temu będziecie na bieżąco. To będzie najprostszy sposób. Na ten wieczór to już wszystko w naszej audycji. Poznaliście, mam nadzieję, Fundację Prawo dla Mam. Dzięki naszej gościu. To jest słowo, które zawsze trudno mi odmienić, czyli Kindze Lalowicz. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję też realizatorce Alicji Wypart, która też odtworzy na pożegnanie utwór Tony Petersona Hold On. A mówiła do Was jak zwykle Agnieszka Tobiasiewicz i do usłyszenia za tydzień. Do widzenia. Dziękuję bardzo.